Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj filmik zupełnie inny. Jeszcze nie było takiego u mnie na kanale oprócz kosmetycznego. Moda nastolatków. Strasznie mnie inspiruje moda teraźniejszych nastolatków. Ja nie miałam takiego wyboru ubrań, butów, niczego. Uwielbiam strój. Typ nastolatków, typ ludzi w gimnazjum. I dzisiaj chcę Wam pokazać, co moja córka sobie zakupiła w ostatnim tygodniu. I przechodząc szybko do rzeczy. Buty. To są takie zwykłe trampki. Najzwyklejsze. Tylko że różnią się tym. O, sorry, że są brudne, no ale wczoraj już je miałam w szkole. Mają dżety. I z przodu na paluszkach mają dżety. Czarne, całkiem czarne, chciałam powiedzieć tak, nie żadnych odblaski. Słuchajcie, skóra ekologiczna, także na deszcz wyśmienite, grubsza cholewka, także spoko. I słuchajcie, kosztowały 29,90 u Chińczyka. Nie wiem, jak długo wytrzymają, ale jeżeli wytrzymają nawet tylko do końca sezonu, także spoko. No, jesień i zima jest łaskawa, także myślę, że sezon wytrzymają nawet może do wiosny. Nie wiem, czy tutaj ja bym zrobiła troszkę lepiej, czy by było widać. O. Bardzo fajnie się mienią. O, dokładnie było. O, widzicie? Jeszcze tutaj na boczkach są takie pikowane, także spoko. Teraz drugi zakup, jakiego dokonałyśmy. Przepraszam Was za scenerię, ale ja nagrywam, że tak powiem, w części kuchennej. Części kuchennej i po prostu posiłkuję się też. Tutaj mam taką taką płachtę na rzutę, żeby nie pokazywać Wam tych rzeczy, których nie powinnam akurat w tym filmiku. I teraz tak, dwie czapki, jedna kotowa, że tak powiem, po polsku miał, tak zwane smerfetki, czysto czarna, druga z jetami, z przodu tylko ma, z tyłu nie ma. Ta jest pomarańczowa, też typowo smerfetkowa. Ta jest chyba, wydaje mi się, że jest nieco grubsza, ale to chyba tylko kwestia tego, że jest pomarańczowa i się wydaje taka bardziej mięsista. Także o, one były zakupione na aukcji internetowej. Każda z nich kosztowała 7,99 plus przesyłka oczywiście. No i tu jest wielkość. To jest kurtka. Kurtka jest w paseczki. Zaraz Wam pokażę, może się trochę przesunę. Nie chciałabym Wam pokazywać więcej niż trzeba. Kurtka jest w paski. To jest kurtka zimowa. Tak wygląda tył kurtki. Nie wiem, czy coś tam widać. Ma kaptur na suwak odpinany. Kaptur nie jest ocieplany. Nie wiem czemu. Jest dużo cieńszy niż całość kurtki. Wysoki kołnierz. Wszędzie są... Jest na całości suwak, ale wszędzie są rzepy. I jeszcze te takie napy. Także naprawdę jest wyśmienita. Rękawy są ocieplane. Oczywiście długie. Się uśmiałam, wiecie co? Bo tak, oczywiście napa. O, napa. Jak ją oderwiemy, to w środku ma takie przedłużenie. Taki rękaw jeszcze dodatkowy. Takie coś ala. O, wiecie, że jak naprawdę mocno wieje, co z tym? O, może tak lepiej. Jak mocno wieje, to po prostu nie zawieje. Można w środek włożyć już, jak się ma założoną rękawicę na dłoń. Także jest super. Moja córka ma 1,65 m i dla mojej córki, o, tak, kieszonki jeszcze ma zamykane. Ma suwaczki. Córka ma, tak jak mówię, 1,65 m i dla niej jest troszeczkę poza tyłek. Kurtka ta kosztowała, zaraz Wam powiem, bo mam metkę niewyrzucona, bo Pani wiedziała, że gdyby się coś stało, to przez rok jest ważne. Tu jest całość. Już Wam pokazuję rachunek. Rachunek opiewa na 189 zł. Nie wiem, czy zobaczycie. Chyba coś tu widać. I to jest całość tych. Naprawdę staram się jak mogę. Są jeszcze dodatkowe napy.
Nigdy się z nich nie korzysta. Przynajmniej ja nigdy jakoś nie skorzystałam z dodatkowych guzików ani z nap. Także taki szybki haul zakupowy nastoletniej córki. Tak jak Wam na początku wspomniałam, ja jestem zafascynowana, zauroczona modą nastolatków, modą ludzi, no bo już to są ludzie dorośli, będący w gimnazjum. Także nic dodać, nic ująć. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Całuję Was mocno. Pa, pa.